A czemu się mi to nie chce wykręcić? No, bo ja tą matkę wyjebałem. Witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj... Wymiana rolek. O. No nie wiem, czy wymienimy. Zobaczymy. Robimy test rolek. Rolek. Zobaczymy, co wyjdzie dalej. No właśnie. Panie, wyjdzie z tego coś. Ten sprzęt już u nas był chyba już 10 raz. Jedzie i wraca. Ale dzisiaj jest sukces, bo przyjechał o własnych siłach. No, przyjechał o własnych siłach, to trzeba podkreślić. Bo się chłopaczy na coś. A czemu się mi to nie chce wykręcić? Albo ja to młotkiem wyjebałem. Młotkiem pojebałeś potem? No, żeby doszło. Ja nawet się nie przyznawaj. Nie, panie, ale tutaj patrz. Tu są braki. To powinno być wszystko tak na styk. A to tak lata. No to być mówił, że to jest niepotrzebne. To jest niepotrzebne, panie, kurwa. Po chuj tu jakieś takie plastiki dali. Uwaga, sprawdzamy, jakie są role przyczepki. Chwila prawdy. Panie, one są kwadratowe. Chciałem, bo to jedna gumka mi gdzieś spadła. Nie, bo tylko jedna chyba była. Jedna? Dobra. No i tak jest. Uwaga. Panie, czy one są okrągłe, czy nie? Nie. Ale ciężkie są. No. Wagę by trzeba było. A nie, jest tu druga, ale pod spodem. Ale jej się zakłada na wierzch. Pierdolę. To musiało spaść. Jest, znalazła się druga. I ciężkie są rolki. No, to są od Paganusa. Ale widać, że nie wszystkie takie same. Ta jest większa, ta jest mniejsza. Ta jest jakaś szlifowana, chyba żeby się zmieściła. Są takie super lekkie, założymy te lekkie. Będziesz, panie, cały gaz, a dopiero ruszy. O, tu z gaz, kurwa. A nie da, to pójdę do sklepu, kupię jakieś najcięższe rolki, jakie tylko mają. No to się wymieni później, nie? O. Tu jest, jak to powinno być. Na boki zero luzu, zero. Ty miałeś tam taki minimalny luz, to nie? No, minimalny. Akceptowalny, kurwa. No, tutaj też, tulejki, kurwa. To będzie tutaj czerwenie. Nie wiem, czemu nie mam tulejki, nie? Tutaj mam tulejkę. Jest? Pasuje, żeby to było wszystko komplet. Tyle chyba. A ta tulejka się zapiekła w tym. Ta u ciebie. Czemu? Ja mu o tym zapierdolił to. A, bo ty nabijałeś, wow. Nie no, to biłem, żeby doszło, bo nie chciał dojść. Dobra. Ale ten też masz taki wytarty strasznie. Taki nie jest równy. Jest taki, o. Uskoki są, kurwa. Nie? Jest zjebany już, jest do wyjebania. No to wyjebę, ja mam jeszcze parę. Bo tu jest, patrz, to jest idealnie gładki, nie? A ten jest taki z uskokami, to już będzie do wyjebania. Bo wiesz, pasek ci się będzie klinował na danych wysokościach, nie? Nie będzie tak łatwo schodził z obrotu. Czyli do wyjebania. A ta druga część, ta twoja, panie? Też zmęczona. Nie, też jest, ta jest okej. Bo to jest metalowe, a zobaczymy tam to, co ja mam. Czekaj, to co ja tu miałem gdzieś? Od razu mi się tutaj komplet założył. O, panie, to jest nuwencja. To jest nuwencja. To nie wytarte. Syk, fu. No czy załóż ten, myślę. Nie, pierdolę. Chujowy jest, ten jest dobry. No myślę, że będzie teraz chujowo. To się szybko wyczę. Dobra! Miało być na testa tylko, nie? Przynieś, że cały skuter na części, kurwa. No najpierw cały silnik, kurwa. Pasek jest niby okej jeszcze. Napisu już praktycznie nie widać, przeżył swoje. Czas świetności. 12 tysięcy w końcu przejechane. No. Nie, może będzie, czekaj. Może coś z tego będzie, bo ten cycek jest bardziej pochylony. Czekaj, sprawdzimy go. Sprawdzimy, może akurat coś z tego będzie. To ty chcesz od tamtej śrubki, kurwa. Zmęczona było trochę. Nie, nie ma w ogóle tej powierzchni takiej szerszej. No to tutaj też nie najlepszy, co?
Trzeba dekiel przyłożyć, odpalić i się przejechać. Może będzie wyrówniejsza bestia. No teraz pierdolniesz z gazu, to kurwa normalnie pół siły będzie wiedzieć. Kurwa. 3 sekundy do setki już. Fajnie by było. Może. To ma sens. Najszybszy kaliber na wsi. To sobie zobacz, tu masz silnik od tego. Ale patrz, teraz tego. Masz lżejsze rolki. Lżejsze rolki. Lepszy wariator cały tutaj. Bo ten jest na wykończeniu. I to jest też od 4 osób, te części wszystkie. Jakby są, nie? To oryginalny masz. A chuj, zrobię tak jak było. Do środka. To na razie na bok składaj sobie, chłopie. Składaj sobie i też. Bo jeszcze będzie jedna modyfikacja. Mianowicie... Turbo będziesz miał. Wypierdolimy ten cały gazik podciśnieniowy. I wybiemy... O, nierówno. Delerto. Tu mamy gazik. Tylko trzeba będzie go umyć. No, nie będzie za mały? Na kamerę i kurwa capie to. O, czemu masz kamerkę, kurwa? Wsadzimy Delerto gaźnik. I będzie lux. Będzie tak. No. Podciśnieniowy z lagami, kurwa, i to wszystko. To tyle lagi, nie zbiera się to tak, jak powinno być. Ten 4 osób powinien, kurwa, dojść do odciny. Powinno być... Tak powinno być, kurwa. A tu chuja nic. Skudera nie ma. Musi być, kurwa. A w tym będzie. Będzie. No to będzie inny skuter. A ma być skuter. A jak nie, to trzeba skupić jakiegoś, kurwa, na części i zrobić swapa. Tu powinien dojść, dochodzisz tak, kurwa, do... Zamykasz licznik i kurwa, i powiedzieć, że powinno być właśnie... I korba bokiem. Korba bokiem, kurwa. Bo gwarancja do bramy, pamiętaj. No, do gwarancja do bramy, jak zawsze, kurwa. Ja pierdolę. Ale powinno by się wracać. Nie doszedł ci dekiel. Dekiel nie doszedł. Nierówno, wsadził. Ktoś nie doszedł. Daj. Sprawdź kopek. Żeby się okazało, że zazębia. O kurwa. Dobra. Dobra, teraz pierwszy odpali i czy będzie zgrzytać. To jest najważniejsze. To jest numer kurwa 1. Zobaczymy, jak się uda. O kurwa! Nie no, jeszcze zimny to wiesz. Do góry! Jeszcze do 80. Ale delikatnie jeszcze przerywa, no. Gadzi mi się, kurwa. O, panie, kostka się poszła w pizdu. Państwo, porysowałeś nam kostkę. Ja akurat byś se przedmuchał, kurwa, gaźnik.
Może przydać też może, aby założyć. Ten to podziała, ten... Pierdaś, porysował nam ten. No i opisz nam teraz wrażenia, jakie są na tych lżejszych rolkach i tam na tym nowym wariatorze. Oprócz tego, że kurwa jedzie jakoś gładzie, ale kurwa nie ma tego V-Maxa. Tego co miałem na tamtym. Miałeś cięższe rolki, to ci wyjebało bardziej, nie? Bardziej i... A to musiałby wejść na obroty, żeby ci wyjebać. A to nie pójdzie bardziej. Marzę, że z górki bym musiał spróbować, ale to z górki to nie jest to samo co po prostu. Nie, musiałbym się bujnąć i wytrzymał może te obroty. Proponuję zrobić jeszcze tego laga, ale to już nie dzisiaj. Albo byś musiał mieć cięższe rolki pod tamtym wariatem. Znaczy się rolki to jest kwestia kurwa 10 zł, to tam... Kupię. Ale i tak no... 10 gram jakieś... Musi ten gaźnik... Te kurwa chujostwo, te podciśnieniowe narostwo... To wiesz co trzeba z nim zrobić? Masz jakiś taki stary? Mam, ale nie będziemy kopać, bo jeszcze plan nas potrafi. Chciałbym to zrobić tak, żeby na filmiku wyglądało i tak... Co trzeba zrobić z takim chujostwem? O, z takim chujostwem trzeba zrobić takie coś, kurwa. Ale to potem bym wymieniał. Tak samo z takimi chujowymi, kurwa, modułami. Ten moduł płotek jest, kurwa. Te, ale nie wiem, można był ten gaźnik wziąć. Gaźnik, patrzcie, te gaźniki to jest chujostwo, jest młotkiem. Taki moduł, kurwa, z jakimś tu blokadą, jest. Czekaj, to kurwa chują i gdzie to jest? Wzięli 5-kilowego młota i jednęli kurwa, a co kurwa rozdupce się od piździe z tego. Kurwa, ale skutery, dobre było, nie? Jebane, kurwa, ulotwo, jest! Gadaj tam kurwa z Mietkiem, kurwa. I tylko wymieniać się kurwa ten, masz kurwa, wyżyj się. Kurwa. Tyle przez ciebie kasy, kurwa, straciłem! Tyle pieniędzy w ciebie, a ty dalej nie będziesz rodził. Potem, jest, znalazłem tą lampę. Tylko, że Xenon jest na jednej stronie tylko. Jest Xenon z jednej strony, a drugi jest ten. Przerobimy to na lampę tutaj. Ale nie, bo to jest, powiem ci, zaraz odwisa obiekta, bo to jest z jakiegoś nocnego. I ona jest tu, z przodu, wiesz, takie dwie lampy są. Z jednej strony jest Xenon i to wszystko, a z drugiej są takie normalne lampy. Dwie łezki są. Czyli bym musiał cały nos zmienić pewnie. No nos cały jest, ale powiem ci zajebisty nos jest. Bo to jest takie nowszego, nie? Zapytaj na mnie, jakby to chcieli za to. No to nie wiem, czy by to spasowało z resztą. Chłopie, kurwa, tam się trochę podrzeźbi, tam się trochę pospawa, tu się troszeczkę pod ten, tam dwie tryteczki i będzie działać. Tryteczki muszą być. Tryteczki, kurwa. Teraz pokażę, jaki mam profesjonalny kurwa sprzęt do holowania. No już wam się załatwi. Ani za krótki trochę? Są braki, no jak widać, no są braki w tym skuterze. Nie, po prostu tu nie, niepotrzebnie odpada. To po prostu ma. A jakby się ktoś doczepił, że nie ma świateł, to by jak nie ma świateł, jak ma? Tutaj. No, czekajmy, że mamy brudna. O. To trzeba pokaż jak zbliższa. No. Lampa jest. Lampa co to jest. A, elegant. Wow. O. Lampa jest. Oj, kas spadł. Myślę, że trzeba się jeszcze przejechać i spierdalać na pokój. Mam nadzieję, że jutro mi go przywieziesz na kołach. Proszę? Że jutro przyjedziesz na nim. O. On przyjedzie z tobą. Znaczy się, ewentualnie mogę przejechać na kołach, tylko ktoś mnie musi ciągnąć. No, że będzie na chodzie jeszcze. Z tym lagiem to mówi ci kwestia dysz, bo to jest gaźnik bez po prostu z innego kokonciutka. Kurwa! Tak jest, nie? Tu magię wystarczy na tydzień. No, chyba na 10 czyszczeń gaźników. Nie. Pompka
mi w dupę, kurwa, na zimnie. Bo jak przyciśniesz gaz nagle, to ci ona przyknie paliwo i ci zalewa. I gaśnie. I gaśnie. A jakby nie było pompki, jak tam wiecieli wcześniejszym, to chodziło. Chodziło przy takim gazowaniu, ale znowu przy maksymalnym odcinało, nie? Nie wiem, czy dysza nie była za mała. Nie wiem, ale było 82 chyba w tamtym gaźniku. Czekaj, gdzie ten gaźnik? Który to jest? Nie wiem, ale trzeba się w końcu sobie zebrać. I wziąć rozpust. Dobra, jadę się przejadłam, zostałam... Dobra, jeździ chłopie, jak to profesjonalny mechanik ci powie. Jeździć, obserwować... Diagnozować. No i będziemy wiedzieć, czy będzie jeździć, czy nie. Jak przyjedziesz jutro, będzie na chodzie jeszcze, to będzie dobrze. Nie, jak go przypchasz, niestety od razu wypierdolam ten gaźnik pod młota pięciokilowego i... Ale pani. To już jest sukces. Na ciepły. Mam nadzieję. Odcinek najbliższy będzie jutro. Najbliższy odcinek się spodziewamy, ponieważ już będą problemy jakieś, jak słychacie. No i co? I w ramach pracy społecznej gościu będzie musiał jutro z grabiami przejechać i mi tutaj równać tą górką. Na razie. Poszedł, no. Dobra, to na razie, trzymajcie się, hej.